Dzień dobry Państwu. ASMR. ASMR. Dzień dobry Państwu. Jestem z Katarzyną Zilman. Z Kaśką. Z Kasią. Z Kasią, z Kaśką. Dla tych z Was, którzy myślą, co tu się stało, że my tak tacy jesteśmy wypachnieni, wyperfumowani w ogóle w białych koszulach, bo to też nie jest standardowa, że tak powiem, standardowa amplua Kasi. Nie. Byliśmy na evencie razem. Jeszcze dzisiaj. I tak już nam zostało. Pomyśleliśmy, że wyglądamy tak dobrze, że już zostaniemy w tych ładnych ciuchach do końca. No widzę, jak cię pnie ta marynarka, ale dajesz radę, jesteś dzielny. Ej, przestań! Oczywiście... Znaczy, też się ze wszystkimi serdecznie witam bardzo. Mam tam mówić, tak? Nie, do mnie, Nie, do ciebie. Jeżeli chcesz do narodu, do to narodu, jak najbardziej. Do orędzie już? Czekaj, jeszcze chwilę. Tak, bo już ustaliliśmy, że Katarzyna kiedyś będzie startować na prezydentkę. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Ej, ty, trochę muszę poprawić dykcję, żeby mówić dobrze, lepiej. Po tak, co? Donald Tusk nie miał dobrej dykcji i nie mówił R. No i co? No, ale to nie to samo, co wiesz, takie ściśnięte gardło, nie? A czujesz, że masz ciśnięte gardło? Czasami jak się zapętlę, jak zaczniesz zadawać jakieś takie, wiesz, głębsze pytania, to już jak będę chciała tłumaczyć się, to wtedy będę już pewnie coraz ciszej, coraz wolniej mówić, albo znowu coraz szybciej i coraz bardziej nerwowo. Ale czy nie jest tak, że będąc wieślarką, nie kajakarką? O, nice, znowu mi to robisz. Znowu po prostu łechtasz moje wieślarstwo. Bo sama to napisałaś na Instagramie, tak, i to jest w twoim opisie, więc naprawdę, jeżeli się czegoś nauczyłem, to że wieślarstwo to nie kajakarstwo, nie żebym tak uważał. Ale teraz już wiem, że na pewno tak nie jest. Tak, brawo. Jestem z tego dumna, no bo po prostu często mylą ludzie te dyscypliny, a to tak jakbyś pomylił piłkę nożną z siatkówką, bo łączy ich piłka. Serio. Teraz przesadzasz. Serio, aż tak, no totalnie inny ruch. Totalnie. Ja chciałem powiedzieć, że ponieważ uprawiasz wieślarstwo, to mówienie nie musi być twoją najmocniejszą stroną, ale jeżeli, a już w twojej historii zdarzyło się, powiedzieć o jedno zdanie za dużo, czy dwa, które zmieniło trochę bieg historii Polski, to wiesz, to już teraz, no trochę tak. I love it. Jak? To teraz już musisz przyzwyczajać się do tego, że będziesz ciągnięta za język, będziesz pytana. Ale dobrze, Katarzyno, znajdujemy się tutaj wyperfumowani, wypachnieni, wypudrowani, nasze włosy są w ogóle piękne, ponieważ byliśmy dzisiaj faktycznie na evencie Pantin, którego jesteś ambasadorką. Ambasadorką. I teraz chciałem cię zapytać, o co nie możesz się śmiać. Wiem, że już dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jesteśmy profesjonalnymi tutaj, wiesz, ludźmi w telewizji prawie. Opowiedz mi proszę jeszcze raz tę historię, którą dzisiaj słyszałem, którą kocham i która mi się bardzo podoba i kocham twoją naturalność w tym wszystkim. Jak to jest, jak się czułaś, że kiedy znalazłaś się w tej kampanii, jaka jest twoja siła, czy ją pokazujesz? Opowiedz mi o tym jeszcze raz. Lubię tego słuchać i chcę posłuchać jeszcze raz. I wszyscy na pewno chcą tego posłuchać po raz pierwszy, bo nie byli na evencie, bo tam, wiesz, były bilety i tak dalej. On jest dobry, nie? No cóż, moje krótkie włosy, no to jest taka moja swoista manifestacja mojej osobowości. Tak to czuję jakby. Też dzięki temu Pantin to troszeczkę zrozumiałam. Jakby bardziej zaczęłam się w to zgłębiać. Właściwie czemu mam te krótkie włosy? Ale jak sięgnę sobie pamięcią do tych moich czasów nastolatki, gdzie jeszcze próbowałam wbijać się w te rurki, nosić staniki z fiszbinem i po prostu, wiesz... Robiłaś to? Tak, robiłam to oczywiście. Okay. To był proces, nie? Taki poznawczy, że tak powiem. Cała ja. To też nie jest takie łatwe, nie? Że tam po prostu, wiesz, ja od wczesnych lat po prostu na podwórko tutaj laska, tutaj, wiesz, tutaj gra w piłę i jazda, nie? Trochę też tak było, ale momentami miałam te właśnie takie próby gdzieś wpasowania się w ten świat nastoletni, tak żeby wszystko było jak powinno być. Ale jednak to moja osobowość wygrała i to jak sobie w końcu uświadomiłam, że no po co to robisz właściwie? Przecież to tak naprawdę to jest niewygodne. Po prostu. Wpasowywanie się. Tak, to wpasowywanie się i tak naprawdę też te jeansy bardzo piły w tyłek. Tak. Nas na pewno słucha przynajmniej jedna osoba w tym momencie siedząca w niewygodnych, ale świetnie opinających pośladki spodniach i mówi sobie, no dobra, trochę piją, ale jak się w nich wygląda? No wiesz, zależy jak chcesz wyglądać, jak chcesz być postrzegany, nie? To jak chyba ty o to chcesz chodzi. Wyglądać? Tak. Jak ty chcesz być postrzegana? Bo ty masz już taki, wiesz, kształtujący się wizerunek Katarzyny Zilman. Chcę wyglądać tak, jak dobrze się czuję w danym momencie. To chyba nie jest jakiś...
jakiś ustalony, to nie jest takie oczywiste. Typ. I to nie jest w ogóle oczywiste, no? No nie tak, jest, nie tak jest. Myślę. Bo na przykład teraz jesteś w bluzce i w spodniach i w butach. To jest koszula. Przecież to jest koszula, sorry, koszula, dobra, jest to koszula. Przecież taka reklamowa prawie, że... Czekaj, no się tutaj zwije zresztą. Jest wszystko jest gin. Ale jesteś ubrana bardziej elegancko niż zwykle. Tak. Czy to jest Katarzyna Zilman, która się czuje jak Katarzyna Zilman? Tak, totalnie. Tak? Totalnie. W tym momencie jest to jakby dla mnie najlepsza możliwa opcja. Bardzo podoba mi się koszula. Spodnie mam, to prawda, opięte, ale są wygodne mega. Okej. Okay. Jakieś takie to znaczy, elastyczne. Są elastyczne. No? Okej. Okay. Jakieś takie od spodnie. Czyli da radę. Czyli nie muszą być dresy, żeby było okej. Okay. Nie, totalnie nie muszą być dresy. Okay. To właśnie też jak już elegancki styl, to właśnie jakieś bardziej... Takie stroje wymyślne, bym powiedziała, bo też to nie musi być tylko garnitur damski czy tam męski. W ogóle też nie lubię tego podziału na damskie, męskie, nie? To jest a czym się różni garnitur damski od męskiego? No głupie pytanie. No właśnie powiedz mi, czym, nie? Ja nigdy nie byłem w garniturze damskim, nie wciskałem siebie. No chyba też męskim jeszcze się nie wciskałam, nie wiem w sumie nawet. Już mi powiedziałeś, że mnie opina, więc wiesz, już możesz lecieć do końca, słuchaj. Jeżeli to mnie nie, jeżeli tamto mnie nie położyło, to już przetrwam tę rozmowę do końca. Wiesz, teoretycznie... Bardziej opinają się? No, nie nawet w sumie. No, wiesz, nie wiem. Wiem, że czasami te stroje mi nie odpowiadają ze względu, jak ludzie chcą je szyć, żeby po prostu było dobrze, jakby żeby kobiety mogły sobie wtedy szpilki założyć, tak? I takie różne sprawy, gdzie mnie to po prostu nie kręci, nie? A włosy? Włosy. Włosy, przepraszam. To jest clue naszego spotkania. Naszego spotkania. I wiesz, jakby... już ci to powiedziałem też. Bardzo się cieszę, bo jesteś w tej kampanii osobą o najkrótszych włosach. Tak, totalnie. No. I totalnie wpasowujesz się. W sensie każda z was, która jest zaangażowana do tego, idealnie opisuje jakiś aspekt swojej historii, między innymi związanej z włosami, no nie? I wiesz, to, co najbardziej uderza takiego przeciętnego zjadacza chleba w tym, co robisz, czyli w sporcie, to pewnie to, że no kurczę, włosy chyba nie są pierwszą rzeczą, którą się zajmujesz rano, jak wstaniesz, nie? No nie. Ale jednak chcesz wyglądać spoko, czy nie? Wiesz, w takich oklepniętych też wyglądam spoko. Okej. Okay. Zależy naprawdę, jak się czujesz, jak danego dnia wstanę, jak się czuję, tak po prostu sobie stylizuję te włosy, a posiadanie krótkich włosów daje mi o wiele więcej możliwości niż po prostu bawienie się długimi włosami, nie? Dla mnie to po prostu personalnie było bardzo niewygodne plątać się w jakieś kitki, koki, czy tam... Ale miałaś długie włosy. Miałam, mówiłaś, że miałaś. Miałam, do 18 totalnie miałam... Tak. To aż do 18 wytrzymałam. Chciałbym wiedzieć, jakie miałaś postanowienia swoje osiemnastkowe, które postanowiłaś wcielić w życie, że po 18 ciach włosy, co tam się jeszcze stało? Czekaj, to było jakieś pół roku chyba po tej 18. Kiedy ja skończyłam 18? W 13? A ja w 14, to chyba 19 miałam, przepraszam. Okay. To już chyba miałam 19 i... I pamiętam, że wróciłam chyba sobie z jakiejś mistrzostw świata i po prostu poczułam taki mood, że coś... Po pierwsze, to są tylko włosy, nie? One zawsze mogą odrosnąć. I chyba tak wtedy pomyślałam, że po prostu tnę i zobaczymy, co będzie. Wiem, że wtedy fryzjerka miała jakiś taki mood na to, żeby zrobić mi trochę z jednej strony krócej, z drugiej dłużej i to nie było dobre. I ty powiedziałaś do it, a potem zobaczyłaś, co się stało. Tak, jakby okay. Do it, jakby chyba nawet jakiś czas z tym chodziłam, tak? No dobrze, no, i to jeszcze był ten moment przejściowy w rurkach, nie? Powiedzmy w tych tanikach jeszcze takich opinających mocno, bez sensu zupełnie, o które... Ej, każdy ma na swojej drodze i w swojej historii złe wybory modowe, które z perspektywy ogląda i mówi, wow, to naprawdę byłem ja? No teoretycznie tak, nie? Ale z drugiej strony chcesz się wpasować i ty też możesz na to zrzucić, że to po prostu to przez system. Czasem to jest trochę przez system. No to jest przez system. Jakbyś pracowała w korpo, to chodziłabyś, pewnie musiałabyś chodzić, wiesz... W takim uniformie, no. I niektórzy mówią, okej, spoko, pasuje mi to, a niektórzy mówią, Boże, ja bym nie mógł, nie mogła. No w sumie tak. Ja a ktoś inny patrzy na sportowców i mówi, Jezu, oni naprawdę całe dnie w dresach? Czy oni nie mogą się kiedyś ładnie ubrać? A potem jak są jakieś gale, na których ty bywasz i dostajesz nagrody, i ludzie mówią, brawo, to też przychodzisz, wiesz, pięknie ubrana, i ludzie mówią, wow, zupełnie inna osoba. Jesteś też, wiesz, wystylizowana i... Włosy masz ułożone, więc wydaje mi się, że to jest element. Lubię to. Generalnie te włosy właśnie opisują to, jak się... No, w jakiej sytuacji jestem. Chociaż tak naprawdę potrafię się wystylizować fajnie na start. Też włosy podnieść, wszystko, wiesz, szybka fryzura, nie? No wiadomo.
Ale też czasami po prostu chcę założyć czapkę i wystartować w okularach po prostu gdzieś bez jakiegoś większego wysiłku. No i tak samo mam z życiem codziennym, nie? Że po prostu lubię sobie nawet czasami włosy zrobić na takiego Marka z Mostowiaka, z Dniem jak miłości. W sensie tak na dwa boczki? Na dwa boczki, z przedziałkiem w środku. No i totalnie stylistki. Okay. Nie pokazuj nigdy tych zdjęć, bo cię pan Tin nie weźmie do drugiej odsłony kampanii. No nie mogę. Jak zobaczą, chyba, że to super cool wygląda, wiesz, może nie, ja tak przyginam. Nie, to wygląda cool, ale wygląda to może, cool? Może okay. Jak się kampania skończy, to wam pokażę wtedy. Dobra, chyba, to że będą jakieś głosy. Ja to bym nie ryzykował. Musicie napisać do pan Tin, że chcecie to zobaczyć, to zobaczycie. Hasłem kampanii jest, że trzeba mieć siłę, żeby być inną, ale warto. I powiedz proszę, w kontekście sportu teraz cię pytam zdecydowanie. Wioślarstwo nie jest sportem, na który chyba, że nie, zaraz wyprowadzisz z błędu, na który w Polsce była kiedykolwiek moda. Więc dla mnie to się trochę wpasowuje w pewnego rodzaju definicję bycia inną. Tak. No nie? Bo tak. Tutaj mówimy o włosach, to jest oczywiste i do tego jeszcze wrócimy, ale teraz chodzi mi o ten sport. Czy ty w pewnym momencie poczułaś jakiś taki zew do wioślarstwa? Poczułaś, że to jest sport, który najbardziej kochasz? Próbuję jako totalny laik, który nigdy tego nie robił, który raz w życiu był na kajaku i to jest najbliżej jak był ciebie, ever. No, ja wiem. I na rowerku wodnym. Nie, to już chyba bliżej, wiesz, rowerek wodny jest. No jak? Bo pracujesz nogami bardziej. Okej, okay. No też prawda. No dobra, więc byłem na jednym i na drugim. Próbuję zrozumieć, co kieruje osobą, która zaczyna zajmować się takim, no, nie najmodniejszym sportem w danym momencie. Ta inność twoją próbuję zrozumieć. Co się stało? Bo jeżeli twoja rodzina ma, wiesz, tradycje wioślarskie, no to mi powiedz od razu, to będzie jasne. Totalnie nie. No co się stało? Ale blisko, bo mój bratanek zaczął trenować wioślarstwo. Aha. A ja byłam totalnie sportowym dzieciakiem. Zawsze mnie do tego sportu ciągnęło, robiłam różne rzeczy. A w pewnym momencie z niezłym powodzeniem biegałam, dość szybko. Ale no, niestety takie sytuacje czysto organizacyjne pokonały mnie w wieku tym, powiedzmy, 15-letnim, żeby dotrzeć na ten trening, żeby jakby się skupić na tych treningach, było ciężko, tak, a ten sport bardziej wymagał, powiedzmy, więcej zaangażowania z transportem, samemu, jakichś takich Ale bieganie? Bieganie, no. A na jakim dystansie? Na 300 metrów nieźle biegałam, no. Wiesz, to jest a to nie wystarczy dojechać na bieżnię? To są czwartki lokatyczne. No, to też nie jest takie proste, wiesz? Ja bym powiedział, że trudniej wodę znaleźć gdzieś, nie? Tak, ale wiesz, jeżeli chodzi... Chcę nawiązać do tego, co wioślarstwo jakby tak, zaoferowało. Tak, tak. W momencie, gdzie wiesz, jesteś takim dzieciakiem trochę mało ogarniętym. To mamy w Toruniu szkołę mistrzostwa sportowego, która, wiesz, skupuje właśnie ludzi i tam są tworzone klasy, które wspólnie się uczą, które wspólnie idą potem na trening, wiesz, wracają, znowu rano idą na trening, idą do szkoły, wracają i to po prostu dało mi taką stabilizację i to taką centralizację tego, że mam tą grupę trenera, który totalnie nad tobą wisi i cały czas o ciebie zabiega. Nie dadzą ci po prostu, wiesz, odejść, uciec tak szybko. I to taka wioślarska rodzina, właśnie ta niszowość tego sportu chyba zadziałała w moim przypadku po prostu dobrze, że zaczęłam się tym poważnie zajmować i w momencie, gdy już wyszłam bardziej, powiedzmy, na taką prostą, to sama postanowiłam, że to będzie to, na czym się teraz skupię. Bo jest to sport olimpijski, a moim marzeniem od zawsze był medal olimpijski. Totalnie. Okay. I... Czy może chodzić, ja teraz mam nadzieję, że nie odchodzę za daleko, czy może być taka intuicja w tym wszystkim, że w wioślarstwie jest trochę łatwiej niż w bieganiu? Zdobyć medal? Oj! Czy przeginam? Oj! Nie powiedziałabym, wiesz? To zależy od twojego talentu, bo to są zupełnie inne sporty. Ja w tym momencie bardziej sport drużynowy robię i totalnie inne skillsy się liczą niż te, które samemu możesz pokazać na bieżni. I no, też mamy konkurencję, nie? Dość pokaźną na świecie, ale do, wiesz, czy trudniej. Tak samo byś się zapytał, czy...
no w innych dyscyplinach, nie? No wiadomo, że to jest bardziej niszowa, ten sport jest no niszowy, ale jest dość elitarnym i historycznym sportem, gdzie uprawia się go na całym świecie, nie? A nie tak jak na przykład w przypadku niektórych sportów, że jest, są nie, ja wybiórcze, nie? Ja nie chciałem zabrzmieć, wiesz, jakbym tutaj umniejszał dokonania wasze, że to jest jakiś łatwiejszy sport. Nie, broń Boże. Tak nie uważam. Nie, to w ogóle tak nawet nie myślę. Nie? Ja nie potrafię pływać, więc wiesz... Ja nie potrafię pływać, a ty w ogóle wyciągnęłaś jednego typa z wody jakiś czas temu. To jest też historia. Mogę o to zapytać? Możesz, jakby to, już, to... Też już nie najeżam na to. A najeżałaś się? Też już się najeżałam. Bo wy nie wiecie w ogóle, Kaśka to się najeża w ogóle. Ja tutaj cały na szpilkach siedzę, bo jak się zada złe pytanie, to Kaśka się najeża i jest koniec programu. Tak jest, no. Ale nie tego. Nie, bo szczerze. Za bardzo mnie odobruchał, już koniec. Już na pewno siedzieć tutaj. Widziałem tylko krótkie fragmenty, że to jest jakaś historia z zeszłego roku, że ty sobie spokojnie uprawiałaś... No, 2017 to był. A, no to widzisz, to w ogóle ja widziałem artykuł z innego roku. Że ty sobie spokojnie trenujesz, tak. I napotykasz się na kogoś, kto skoczył do wody. Skoczył, tak. I co się dzieje? Opowiedz trochę o tym, bo jakby naprawdę, ja to widziałem w bardzo skrótowej informacji. Okej, okay, long story short to też zrobię, bo mogłabym się nad tym rozwijać. Poza tym to też generuje u mnie to właśnie zapowiadane nerwy, bo ja już troszeczkę się od razu zaczynam w to wczuwać. Mhm. Ale sytuacja no, była na tyle no, przykra, taka, że totalnie nie chciałam się z tym dzielić tak jakoś super hura, że o wow, coś niesamowitego się stało. No bo człowiek próbował wtargnąć się na swoje życie. W momencie skoku do wody z mostu złapał się, no, wypłynął na powierzchnię, złapał się barki takiej robotniczej. I dlatego ja płynąc, jakby już spływając po treningu, zobaczyłam to takie zamieszanie, co się dzieje przy tej przystani, nagle tyle ludzi. No i patrzę, że jakiś typ w takich ogrodniczkach jakby wyglądał jak robotnik. Ja myślałam, że on spadł z tej barki robotniczej, nie? Że po prostu potrzebuje tej pomocy i dlatego to wszystko się dzieje. No i zauważyłam człowieka, który próbował płynąć do niego w pław z kołem ratunkowym. No bo przy Wiśle na bulwarach, które nie no, są te koła, tak. więc jakby to było też rozwiązanie. Jednak to był kwiecień, było zimno, był bardzo mocny prąd na Wiśle. Totalnie gość nie był w stanie tam dotrzeć, nie? No ja jakby korzystając z mojego sprzętu, jaki miałam, czyli no łódź wyścigowa wioślarska, która jest szerokości moich bioder. A to byłaś w jedynce wtedy? W jedynce, tak. Okay. Jest długa na 7 metrów i mam po 3 metry z każdej strony wioseł, takich krótkich, więc to totalnie nie jest łódź, która jest gdzieś fajnie, można wmanewrować i kogoś wyciągnąć z wody. To też byłaby inna sytuacja, jakby dryfował, nie? To bym mogła go wtedy scholować, ale on by praktycznie wciągała go ta barka, nie? Pod powierzchnię wody, no i była na tyle kryzysowa ta sytuacja, no bo już też już jakiś czas się trzymał tej barki, więc ja postarałam się tym kołem jakby posłużyć. Wzięłam to koło, jak najszybciej potrafiłam, po prostu dopłynęłam do tego człowieka. No i nie miałam możliwości za bardzo rzucenia tego koła, no bo już miałam wplątane to koło wszędzie w ten moment, bo ja mam odsadnie wiosła, to wszystko się poplątało. Ja już po prostu też nie myślałam za dużo, tylko rzuciłam to koło razem z tą łódką i sobie sama chlusnęłam do wody. W ten sposób to zrobiłaś, bo faktycznie czytałem, że ty, tak. że twoje łódce coś się stało, ona się zniszczyła, czy tak, coś takiego, ona tak? Po prostu się zniszczyła przez to, jak prąd ją w ogóle zrzucił na tą barkę, jakby ona rozbiła się o tą barkę. Później ja wypłynęłam spod tej, ja tego nie pamiętam też tak do końca, nie, bo to duża adrenalina, więc ja się przez chwilę pod wodą znalazłam, potem wypłynęłam, wskoczyłam na tą barkę. Mhm. No, też wiadomo, że jakiś też sił dostało dodatkowych, przyjechała łódź ratunkowa i no i tak naprawdę to oni nas wyciągnęli z tej wody, a nie to. Ja nie jestem jakąś pojedynczą heroską tutaj, która wiesz, wyciąga kogoś za fraki i dobija go do brzegu, ale zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby jakby pomóc mu utrzymać się na tej powierzchni, żeby mógł chociaż te ręce jakby puścić z tej barki i oprzeć się na tym kole czy na tej mojej łodzi, nie? I tyle. To nie jest takie i tyle, wiesz.
No, taki zwykły ludzki odruch to był. No wiesz, ciężko było obok tego przejść obojętnie, nie? Więc też nie uważam, że to było jakieś totalnie... Ja myślę, że zrobiłaś wyrwane. Dobrze. No też chyba, tak mi się wydaje, że git generalnie, bo no, zrobiłam co w mojej mocy po prostu. Wszyscy żyjemy, nic się nikomu nie stało jakby w tamtym momencie i git, nie? Dobrze, no wiesz, dobrze, że tam byłaś wtedy, ty, nie? Bo to się też do tego sprowadza w pewnym sensie, bo nawet jeżeli mówisz, że ileś osób chciało pomóc, to... No dobrze, że wcześniej zadzwonili po tą łódź ratunkową też, nie? No też już byli w drodze jakby ci ludzie. To jest prawda. Tak próbuję wyłuskać trochę emocje z różnych twoich opowieści i tak się zastanawiam, czy ty jesteś z siebie zadowolona? Nigdy do końca nie jestem zadowolona. Aha. Nie wiem, mam jakiś taki swój system działania, że nigdy do końca nie jestem zadowolona. Ale ogólnie rzecz biorąc pod uwagę moją ostatnią drogę, wiem, że mogłabym parę rzeczy zmienić jeszcze. A wiadomo. No tak, nawet po tym medalu, nie? Ale jakby biorąc to najważniejsze, czyli ten medal, no jestem naprawdę zadowolona, bo w tamtym momencie był to najlepszy performance, jaki mogłyśmy wykonać na wodzie i 10 lat ciężkiej pracy po prostu nas, przynajmniej mnie do tego doprowadziło, wiadomo, że miałyśmy różne okresy treningowe, ale tak około tych 5 ostatnich lat razem. Więc z tego jestem najbardziej zadowolona, a z tego, co się stało później, też mam może trochę zastrzeżeń, ale ogólnie jest chyba git, bo robię fajne rzeczy i przede wszystkim no, pomagam tym ludziom, nie? Którzy tam piszą, to wiem. No i zmieniam ten mindset, nie? No samo to, że jestem w jakimś tam gronie tych ludzi, nawet wysoko postawionych, którzy też się dziwią, że wow, jesteś... Jestem w stanie usłyszeć, że czasami jestem pierwszą osobą, którą widzą i sobie jest spoko taka osoba, wiesz, w ogóle. W sensie mówisz o orientacji teraz. Orientacji, tak, aha. Tak. Znaczy, pierwszą osobą, która się przedstawiła tak, w ten sposób. Która się przedstawia po prostu i nie, no nie ukrywa tego, nie? Więc dla mnie to też jest takie to są dość mega doświadczenia. No ktoś musi być tym prekursorem. No. A że też jakby lesbijek mamy bardzo mało widocznych w Polsce, to też... się to przydaje. Generalnie widzisz, ja tak mam to do siebie, że jak już coś, jak mi się o coś zapytasz, to ja po prostu idę i leję, zamiast coś uciąć i poczekać na twój feedback, nie? To jest... Na mój feedback? Tak. W sensie nie, na twoje dalsze pytanie, bo ja bym ale teraz to jest okej, ale jest tutaj po to, żeby się słuchać. O oddzieleniu właśnie kobiecości, męskości i to wszystko. A ja to posłucham. Co to znaczy oddzieleniu kobiecości, no, męskości? Dla mnie, wiesz, tak. Już ci mówię, dlaczego mnie to ciekawi, bo nie uważam, że lejesz wodę. Mówisz ciekawe rzeczy. I teraz nawet nie chcę mówić za widzów czy słuchaczy, tylko za siebie. Czy ja znam lesbijki? No może i znam, ale to nie będzie wiele dziewczyn, no nie? Czy znam osoby innej orientacji? Tak. Ale nadal dla mnie typowego heteroseksualnego mężczyzny próba zrozumienia drogi, próba zrozumienia. Tak samo jak mam, wiesz, znajomych gejów, no nie? Próba zrozumienia tego, przez co oni przechodzili, jak to jest, kiedy mogą powiedzieć to na głos, to jest nowe. I to jest nadal rzecz, która się dzieje w ciągu, przynajmniej z mojej perspektywy, w ciągu ostatnich kilku lat. No nie? Więc wiesz, dla mnie nie lejesz wody. To, że ty w swojej głowie przerobiłaś tę historię pewnie 100 tysięcy razy, domyślam się. Ale uwierz mi, wiele osób, słysząc o tym po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci, wiesz... Mówią sobie, wow, jak to jest możliwe, że to tak wygląda, nie? Że na przykład, wiesz, przez jakiś czas nie mogłaś komuś powiedzieć, albo mogłaś tylko niektórym, tak. To nadal jest dla ludzi naprawdę nowa rzecz i uważam, że o tym ciekawie jest opowiadać z tej subiektywnej perspektywy, czyli z twojej, bo ty jesteś u mnie w studiu. Więc dla mnie, uwaga, skracając, nie lejesz wody. Mówisz ciekawie. No i właśnie po to... No też dlatego cieszę się, że jestem tą ambasadorką Pantene, bo mogę dotrzeć znowu do szerszego grona ludzi, którzy też nie do końca może się interesują sportem, czy jakimiś queerowymi rzeczami, tylko po prostu też idę dalej i dalej, co dla mnie jest priorytetem, myślę, jeżeli chodzi o takie sprawy aktywistyczne typowo,
bo wiadomo, że się tym nie zajmuję na co dzień, bo totalnie sport jest moim numerem jeden, ale to, że mogę właśnie skorzystać z tych zasięgów, nie wiem, Pantin czy właśnie innych moich partnerów, to dla mnie jest takie spoko i właśnie mimo to, że mówię po raz setny którejś rzeczy, muszę sobie to w głowie przedstawić, że... Nauczysz się. Że to jest... że to może być coś innego dla z kolei innej grupy słuchaczy, nie? No. No, to jest, wiesz, to jest też tak, że tak jak ty mnie nie postrzegasz przez moją seksualność, ja ciebie nie postrzegam przez twoją seksualność, ale to jest jakiś element naszej osobowości, no nie? Tak. I to trochę o to chodzi, nie? I to, wiesz, to jest po prostu poznawanie nowego człowieka. I tak sobie myślę, że jest na pewno jakaś część osób, która polubiła cię, kiedy zdobywałeś cię medal i kiedy pozdrowiłaś swoją dziewczynę. To polubiła cię nie tylko dlatego, że pozdrowiłaś swoją dziewczynę, nie? Ale że po prostu zrobiłaś to w taki rozkoszny sposób. To było po prostu rozkoszne. Tak, wiesz, ja też takie wybroję jakąś głupotą albo... No właśnie, bo jesteś spontaniczna, wiesz, raczej się nie trzymasz scenariusza. Wiesz, ja się już czuję przemielony przez te tryby trochę, nie? Że ja już jestem taki stary, zgrzybiały, wiesz, siedzę w tej koszuli, jestem już jest taki grzeczny. Jesteś taki zgrzybiały trochę, jestem, nie? Zgrzybiały, no, jestem. W ogóle, jestem. Wiesz, siedziałeś w tej szatni i tak po prostu, okej, zaraz wyjdę. Nie, ja tam siedziałem, wiesz dlaczego? Siedziałem na backstage'u tak, bo się uczyłem scenariusza, okej? Okay? Pathetic. Bardzo dziękuję. No nie miałaś tylu stron tekstu do nauczenia się, okej? Okay? Okej, okay? Ja cię nie oceniam. Ty sobie mogłaś tam siedzieć na włosach i się, wiesz, pindrzyć, żeby pięknie wyglądać. Pindrzyć? No, włosy pindrzałam. No, ale... No, lubię włosy pindrzyć. U mnie to trwało 3 sekundy. No, dobrze, okej, okay, zejdźmy z tego, bo zejdźmy po prostu... Zejdźmy z tego, jest okej. Okay. Mówmy o włosach, no. Mówmy o włosach właśnie. Mówmy o włosach. Słuchaj, no jak... Dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o włosach. Jak sama podkreślałaś, jeżeli chodzi o twoją pielęgnację włosów, to najważniejszy w niej jest czas i jego oszczędność. Tak, tak jak powiedziałam, przez 2 razy dziennie muszę myć te włosy. Mhm. Jest to proces dość szybki, ponieważ po treningu bardzo chce się jeść, więc bardzo szybko chcesz się umyć, żeby trafić na tą stołówkę. Więc nie do końca zawsze jest czas na to użycie odżywki, ale wiem, że to jest bardzo ważne. I jak użyję, to już faktycznie użyję i czuję tą różnicę. A jak sobie patrzysz na przykład na taki, wiesz, mainstreamowy świat reklamy, no nie? Gdzie, wiesz, wcześniej... teraz jesteś w reklamie. Tak, teraz. Wiesz, masz tego świadomość. Tak, nie tylko, że teraz, tylko, że w spotach Pantene i tak dalej. Jesteś w reklamie szamponu do włosów. Wiesz dobrze, że jakby się cofnęła 10-15 lat, to nie byłabyś w tej reklamie, bo w tej reklamie byłaby piękna pani z pięknymi, długimi włosami i tylko ona mogłaby pokazywać cechy tak, tego produktu. Tak, i tylko produktu. Coś takiego było, tylko. No właśnie, czyli jest fajne, że to się zmieniło. To jest mega fajne. To no jest właśnie. To jest jakby sens wszystkiego tutaj, co robimy. Bo no gdybym miała te 15, może 15 lat, to już za dużo, bo jeszcze, nie no, już ile miałam? Już nie, no jeszcze nie miałam. Dobra. Jak nie miała wiem, do czego 15 zmierzasz. Lat. A jak miałaś 15 lat? Dobrze. Jak miałam to 15 lat, to właśnie no wiesz, wszystko dookoła tak działało, nie? Ty się świetnie, bo jako heteroseksualny biały mężczyzna z tym odnajdywałeś, bo wszystko było po prostu pod ciebie robione, a nie? Tak, oczywiście, no że tak. Więc... Wszystkie reklamy były proste. Reklamy. Mężczyzna, zdobywca, power, siła, wiadomo, kobieta musisz pachnieć, tak. W domu. A kobieta w domu, w fartuszku, robi no tak. Włosy. No i co, i super, jest. Że się pozmieniało. I się zmienia. No i to jest totalnie, wiesz, no, ja byłam taka dzika wtedy. Po prostu gdzieś się szukało na stronach jakieś totalnie informacje o odmiennych orientacjach, o tym, czy jesteś lesbijką, czy gejem, po prostu jest taka strona queer.pl, tak? Mhm. I to była chyba jedyna strona, nie? To była jedyna strona te 10 lat temu, która funkcjonowała w przestrzeni po prostu tej naszej różnorodnej. Gdzie mogłeś dowiedzieć się jakichś różnych informacji na temat, wiesz, jakichś rzeczy ze świata gay people, jakby, no bo w Polsce to nie istniało, no był Robert tak. Biedroń. No, i nadal jest. Nadal jest, jakby też fajnie, że dzięki temu udało mi się go poznać, jakby dzięki igrzyskom i tej całej akcji. Także też jestem mu mega wdzięczna jakby za to.
No ale to totalnie było ciężkie do zrealizowania, żeby się odnaleźć jakkolwiek jako osoba nieheteroseksualna. Już nawet nie mówię, że po prostu wzmagało się we mnie to taka niezgoda na to, że jakim cudem to tak funkcjonuje w ten sposób, tak? I po prostu już jak doszło do jakiegoś momentu, chyba w 2018, no tak politycznie stricte, to ja właśnie zdecydowałam się wziąć udział w tej akcji Sport przeciw homofobii. Wtedy nikt mnie totalnie nie znał, ja sama wysłałam do nich prośbę, czy możecie mi wysłać tą koszulkę, chcę wziąć udział w tej akcji po prostu. Okay. Muszę coś zrobić, bo nie wytrzymam, nie? I to był... I ja wtedy po prostu założyłam tą koszulkę, napisałam, co mi leży na sercu i to był najgorszy moment w moim życiu hejterskim chyba, wiecie? Nie po igrzyskach. Jak wtedy w 2018 roku? Tak, bo wtedy jeszcze nie miałam takich rzeszy jakby fanów, nie? Takich ludzi, którzy mnie faktycznie kochają, którzy jakby sami się w tych komentarzach sobie radzą z tymi ludźmi. I wtedy nie byłaś wyautowana. No wiesz, to generalnie moja fryzura krzyczy gej. Nie wiem, a krzyczy? Jakby ciężko, no, mi się wydaje, że, wiesz, krzyczy, no, te to już w drugą stronę teraz stygmatyzujemy, no, ale powiedz, no. No, ale nie krzyczy, znaczy to nie? W porządku, jeżeli uważasz, że krzyczy, to okej, okay. Ja nie wiem, chodzi o fryzurę, jako o moment to mi się podoba, manifestacji w ogóle, dawaj. Wiesz, takiej swojej osobowości. A jakby z sobą jestem. Tak, ale ja nie chcę na każdą dziewczynę, która ma krótkie włosy, myśleć, że jest lesbijką, w sensie nie dlatego, że to krzywdzi, tylko wiesz, no, jakby nie każda dziewczyna z krótkimi włosami. No wiesz, na żartach się w ogóle nie znasz. Nie, znam się, ale to, że... Nie, znam się na żartach, tylko jak mówisz, że twoja fryzura krzyczy gej, to ja sobie myślę, okay. No chyba nie. Moja fryzura poprzez manifestację mojej osobowości, która totalnie nawiązuje dobra. Do... To jest super. A co krzyczy moja fryzura? Nie mów. Dobra, nie mów. Nie było tego pytania. Nie było tego pytania, bo w ogóle... Koniec świata, jakbyście widzieli ten ułamek cienia spojrzenia, który dostałem. Ej, a ja jestem nagrywana? Jestem też, tak czy nie? Czy jesteś nagrywana? Tak, tą kamerą. Aha, okej. Okay. Jest git. Jego fryzura jest naprawdę w porządku. To nie jest... Czy ja jestem do ciebie niemiły? Bardzo miły jesteś. Staram się być miły. To wiesz, chyba taka trochę pracę, tak wiesz, bo trochę płacą ci za to. Być miłym dla ciebie? No wiesz, nie możesz powiedzieć tak, wiesz, konkretnie, tak jak mówisz o innych ludziach poza kamerą. Jaka wredna baba przyszła do mojego studia i dekonstruuje. Czy ja byłem niemiły poza kamerami? Teraz się będziemy kłócić. Dobrze. Nie byłeś. Nie, jesteś totalnie po prostu szczery. Powiedziałaś kiedyś coś takiego. Ja zmienię temat teraz. No, nie zmieniamy temat. Powiedziałaś kiedyś coś takiego, że jedna... I wracając trochę do tej sytuacji nawet z tego 2018 roku, to będzie dobry segue. Bo powiedziałaś, że też po igrzyskach dostałaś ileś wiadomości i wiem, w sensie widziałem... Ja wiem, jak internet wygląda, tak? Nie muszę się zagłębiać, żeby wiedzieć, co ludzie piszą. Ale powiedziałeś coś takiego, że jedna pozytywna wiadomość potrafi zrekompensować bardzo dużo tego, co jest negatywne. Dokładnie. I zastanawiam się, czy zawsze tak miałaś, czy to jest wiesz, jakiś mechanizm obronny, jak ty to traktujesz, czy po prostu masz tak, że wiesz, przychodzi jakaś wiadomość prywatna od kogoś, kto ci się chce zwierzyć, chce powiedzieć, że dziękuję i to wszystko zmienia. Jak, wiesz, co się dzieje w twojej głowie wtedy? Co czuję, gdy ktoś napisze mi taką wiadomość pozytywną, która, no, która mi zastępuje te tam jakieś, powiedzmy, odklejone komentarze hejterskie. Wiesz, to jest bardzo miłe, nie? To jest tak, jakby czujesz, że to jest, że jesteś może tym kimś, którego potrzebowałeś w tych latach nastoletnich? Którego nie było totalnie? No to jest wzruszające. Po prostu wzruszające to jest. No i to tak bardzo do mnie trafia, nie? Że bardzo dużo o tym myślę. Ale odpisujesz tym ludziom, którzy dzisiaj piszą, bo tak... No staram się, nie? Staram się, ale mówię, że jest to dla mnie duży wydatek. Obciążające okay. Jest to dla mnie. I też no, może faktycznie się zdarzyło, że paru osobom nie odpisałam. Ale no, naprawdę było bardzo dużo tego. Ale wszystkich naprawdę po kolei kocham. Naprawdę, jak mogę z każdego medium skorzystać, ja tak też zbiorczo jakoś staram się też to dawać w znaki, że naprawdę bardzo doceniam takie wiadomości. Ja naprawdę uważam, że to, że pozdrowiłaś swoją dziewczynę po zdobyciu medalu i to, że los tak zrządził, że stałaś się, że stanęłaś, wiesz, na pierwszej linii tej narracji, że hello, nie wszyscy jesteśmy tacy sami, jak się nam wydaje, jesteśmy różni, ale jesteśmy ludźmi,
kochajmy się. Tak, ja tak po prostu też tak to... bardzo fajnie to powiedziałam. Tak, to było z czystej dobroci serca. No wiem, właśnie. Że to może nie wyglądało super bojowo, super fajnie. Ja po prostu też jakieś tak trochę naiwnie to powiedziałam, na pewno naiwnie, ale czułam w tamtym momencie po prostu to. Ale mamy prawo do naiwności. No. Wiesz, co chodzi? Jakby każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć to, zwłaszcza w momencie zdobywania srebrnego medalu na igrzyskach. Naprawdę. W sensie, wiesz, jednym się niecenzuralne słowo wymknie, ktoś inny zacznie krzyczeć, ktoś, wiesz, jakby mamy prawo robić rzeczy, które czujemy, zwłaszcza w takich momentach, tak. Bo naprawdę no, nieczęsto się ma takiego momentu uniesienia, nie? Jednak. Ale ja sobie myślę, że to, że ta sytuacja trochę cię wtłoczyła w takie ramy i to, że ty jak sama mówisz szczerze i to mi się bardzo podoba, że no, czasem sobie z nimi nie radzisz. Mhm. Masz pełne prawo sobie czasem nie radzić. To nie jest tak, że wiesz, to, że zdobyłaś medal, jesteś lesbijką i powiedziałaś o tym, to nagle wiesz, ubrało ci lateksowy strój z napisem S i po prostu masz być supermenką i teraz będziesz walczyć o prawa mniejszości. No nie, ty jesteś cały czas jesteś wioślarką. Tak. Robisz dobrą robotę, masz prawo do gorszych dni. Pełne. A to, że czasem do ciebie piszą ludzie, którzy piszą ci miłe słowa, to ja trochę, wiesz, nie znam cię dobrze, nie znam cię prawie w ogóle, ale wydaje mi się, że to pewnie bardziej cię rozkłada niż tysiąc innych rzeczy. No. Więc to jest super, no. Fajnie jest usłyszeć, że się zrobiło coś dobrego w życiu. No fajnie, naprawdę fajnie. Totalny jest to kosmos generalnie. Ten cały rok dla mnie to jest totalny kosmos. W ogóle zmiana trochę życia. Nie trochę, tylko zmiana życia o 180 stopni, nie? Bo gdzieś się jest tą osobą publiczną, też jest się bardziej na świeczniku i z jednej strony chcesz zachować ten fason teraz, żeby jakby reprezentujesz nawet nie tylko wioślarstwo, nie tylko sport, olimpizm. Chociaż olimpizm się świetnie się łączy z równouprawnieniem i generalnie z szerzeniem tego, tej miłości ogólnej. I no, bierzesz udział w akcjach takich jak ta, nie? No to taka chyba dygresyjka. Już nawet zapomniałam, do czego dążyłam. Spoko, spoko. To ja, wiesz. Zapomniałam, do czego dążyłam, ale, mhm. ale to jest duża zmiana życia i po prostu jeszcze się tego uczę, myślę, nie? Że w pewnym momencie zaczęłam być agresywna do tych dziennikarzy, mhm. którzy się pytali mnie o 30 do mnie nie jesteś agresywna. Nie, już po prostu też... Ale ja też nie jestem dziennikarzem. Mi się wydaje, że bardzo dużo Julia mi pomaga, moja dziewczyna, wiesz, w tym wszystkim, bo... A to ona jest dobrym policjantem? Tak, ona jest dobrym policjantem, okay. bo ona mnie uspokaja i mówi, dobrze, ale... I też trochę twoimi słowami czasami się posługuję, które teraz tu użyłeś, że no, no ktoś to już słyszał na pewno, ale są ludzie, którzy tego nie słyszeli, więc spokojnie... Wydech. Mówisz po prostu z uśmiechem na twarzy i się nie denerwujesz, bo też ci ludzie jakby chcą, może nie chcą wszyscy źle, nie? No bo też się trochę nacięłam, jak tak mówimy tu o dziennikarzach, że na paru trikach dziennikarskich się dałam nabrać, że tak powiem. Dałaś nie? się nabrać dziennikarza? No to szuje. Dałam się nabrać niestety parę razy, no. Dranie. Ale powiedz mi, bo... takie, wiesz, to będzie pytanie trochę osobiste, ale postanowię je zadać i jestem ciekawy, jak zareagujesz. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz. Bo musi być między tobą i Julią wielka miłość, skoro ona pływa kajakami. Fuj, nie? Jakby... Bo właśnie, czy wioślarze uważają, że kajakarstwo jest gorsze? Po pierwsze... Okej, dobra. Julia nie pływa... To jest kajakarstwo, no, ale Julia... Kanadyjka. No właśnie. Czyli totalnie to jest jeszcze inna sprawa niż kajakarstwo. Czy ja wyglądam jak przegląd sportowy? No dobra, wytłumacz. Wytłumacz mi to, ja wiem. Taka piękna koszula pana redaktora. Dobra, wytłumacz mi różnicę, bo tam się klęczy. Klęczy się na innym jest kolanie. Jest to nazwane kajakarstwem. No jest to ogólnie kajakarstwo, jakby pod kajakarstwem, ale jest to odmienna dyscyplina. Odmienna konkurencja chyba bardziej trzeba powiedzieć, kanadyjkarstwo. I oni też inne ruchy zupełnie wykonują niż kajakarze. Bo kajakarze jak te siedzą. Dyscypliny mają być popularne, skoro wy same nie wiecie, czym one się różnią? Ale słuchaj, ja naprawdę nie znam się na kajakarstwie. Jakbym chciała, to totalnie nigdy nie siedziałam w kajaku. Nie chciałabyś splamić się kajakarzem? Ja żartuję. Możliwe, żebym się... A czy uważasz, że wioślarze są lepsze od kajakarza? To za pytanie, oczywiście, kontrowersyjne, że nie. Ja potrzebuję klików. Klików, no i właśnie o to mi chodzi z tymi dziennikarzami. O to mi właśnie chodzi z dziennikarzami. To jest właśnie to.
I teraz tego tytuł będzie... Wiesz, bo subkultura kajakarzy w Polsce jest ogromna i będą miał przerąbane w komentarzach. Nie tak? Boję się. Tak? Nie, wszyscy jesteśmy spoko w wioślarstwie i w kajakarstwie. Teraz nawet ten ostatni rok tak bardziej się zaczęłam w tym środowisku kajakarskim odnajdywać, bo wcześniej no, nie miałam potrzeby, no ale teraz jakby od 2 lat w sumie, przepraszam. Już mi się mylą daty. Jak, teraz uwaga, odchodzimy zupełnie od tego, kogo kochasz, jaka jest twoja orientacja i po prostu zadajemy, ja to zadaję tylko sportowe pytania, które mnie równie mocno interesują. Jak wygląda twój trening poza wioślarstwem samym w sobie? W sensie, co robisz poza, żeby zrobić, nie wiem, siłę, kondycję i tak dalej? Wiem, że biegasz na nartach, ale co jeszcze robisz? To jest super pytanie. No, jajku. Mogę tak? Możemy siedzieć, tak. Możemy siedzieć jeszcze 2 godziny, dawaj. Super, to tak. To przede wszystkim jeżdżę na rowerze. O, a na jakim? No takim kolarskim. Szosowym. Szosa. Szosujesz sobie. Szosuję i jak sobie duże trasy robisz? Tak, między 60 a 100 kilometrów. Okej. Okay. Pojedynczo, nie? Czyli taki medium rare. Taki medium rare bardziej, no. Zależy ale po płaskim dzień. Czy po górkach? Bo sto po płaskim to wiesz. Tak, to jest light. To już, na szosie? To już jak masz dobrą bardziej, szosę? To już jest blue, nie? Wtedy, no, to już jest blue. Proszę. Nie, no, ale właśnie płaskie czy górki? Zależy, tak jak mówię, od makro cyklu treningowego, czy to jest zima, czy to jest lato. Gdzie aktualnie się znajdujemy? No w Zakopanem to ciężko znaleźć płaskie. Poza tym trener no, preferuje na pewno górki, po prostu tam, gdzie się da, to nas wysyła na fajne interwały można robić, wiadomo. O to chodzi w kolarstwie, także, także jeździmy po górach, ale no, jak nie ma terenu, no, to jeździmy po prostu po płaskim, wtedy większą ilość kilometrów, nie? Mhm. No i to jest właśnie to. Szosowanie, no siłownia. Siłownia to już ty wymieniłeś, tak? Ale siłownia to znaczy co? Po prostu dźwiganie ciężarów, czy jakieś konkretne są układy, które są... No bo... To też wszystko trener ustala, nie? Zależy, czy jest zima, czy lato. W zimę robimy więcej siły, latem więcej dynamiki. Wszystko pod sezon startowy układamy, nie? Więc to też jest totalnie inny trening. A czy są takie typowe ćwiczenia, wiesz, to, nie wiem, martwe ciągi, po prostu hantle, jakieś takie... No hantle może nie, no bardziej ketle. Bardziej ketle, nie? Cool. Z wykorzystaniem dźwigni własnego ciała, no bo to odchodzi w wioślarstwie. No tak. Z nóg, w plecy, w ręce, nie? Tak. No to coś, no martwe przysiady, może być też suwnica, nie? Po prostu dociąganie... Suwnica jest na nogi, nie? To jest to? Tak, to jest suwnica, okej. Okay. Tak. Dawno nie byłem na siłce. Wiem, że nie widać, nie? Mów, daj spokój. Nie, totalnie nie widać. No dobra, siłka i wiem, że jeszcze biegasz zimą na nartach. Biegam na nartach, kocham bieganie na nartach totalnie, odkąd miałam kontuzję ręki i musiałam biegać tylko wyłącznie na nogach, bo wyobrażasz sobie to przez 2 miesiące. Biegasz na nogach? Na nogach? Na nogach tylko, bez walenia w ogóle, wiesz, kikami w ten śnieg, tak jak my wioślarze. To totalnie fajnie nauczyłam się tego rytmu, tego kroku, ten krok wydłużać i to totalny fan mi teraz daje, czyli tylko czekam praktycznie na zimę i na to, jak będę mogła sobie... A robisz coś w zespole? Nie, jakieś sporty zespołowe, coś takiego? Czy to jest w ogóle często nie tam? Graliśmy w piłkę nożną, to gałę? Był ogień. Normalnie? Tak, ale za dużo kontuzji było i niestety. A to ciekawe, bo przecież macie wszyscy mocne nogi. Proszę cię, kochanie. No i mocniejsza noga, tym bardziej podatna. Nie, no jak? Wiesz, mamy mocne nogi w ruchu. Aha, przód, tył, a nie na boki. No wiesz, to są totalnie inne stawy, ścięgna, wszystko. Ja myślałem, że ćwiczycie nogi ogólnorozwojowo, wiesz? Stąd powinniśmy, taka moja powinniśmy, no. No widzisz, i byłoby złoto. Oj, żartuję, niezłość. To są żarty, to są kpiny. Nie da to się jest tak, program nie. telewizyjny, który nie jest naprawdę, nawet nie jest w telewizji, tylko w internecie. W idealnym świecie moglibyśmy robić takie ćwiczenia uzupełniające, ale które i tak by nam nie zastąpiło tej podstawowej koordynacji, która jest potrzebna w skomplikowanych ruchach gier zespołowych, szczególnie, gdzie masz bardzo dużo dziewczyn z wysokim temperamentem. I nikt nie chce oddać piłki. Wiesz, co jest fajne? Jak to powiedziałaś, to sam nie jestem do końca pewien, jakie uczucie to we mnie wzbudziło. Z jednej strony to była pewnego rodzaju ekscytacja i chęć zrozumienia, a z drugiej strony paniczny strach. Tak, bój się. No. Ja mam wrażenie, że po prostu jakbym poszedł grać z wami w piłkę, to bym zszedł bardzo oblały. Tak, na pewno. No właśnie. No, nie kończyło się to nigdy bez żadnych ekscesów, także... Czy nie jest wtedy lepszą sytuacją, jak się ma krótkie włosy? Ha, bo co?
No bo nie ma za co ciągnąć. Nie, no bez przesady, to ty nie, sobie nawet wyobrażasz nie, nawet teraz. Przypadkiem, nie, nie mówię celowo. W ogóle nie, to, coś takiego się w ogóle nie zdarzało. Okej. Okay. Nie, to włosy tam nie wchodziły w grę. Wiesz, gra bark w bark bardziej, nie? Kopanie, co ci powiedzieć, no. Nie, no w porządku, okej. Okay. Jak wygląda taki lifespan, czyli czas trwania kariery wioślarki? Typowo. O, i to zależy, wiesz, że ja w 2017 roku startowałam dokładnie z Ekaterliną Karstem, która była 2 razy ode mnie starsza. Ja miałam w tamtym momencie 22 lata, ona 44. Ale z nią w teamie? Nie, naprzeciwko. Naprzeciwko, tak. Okay. Ona jest totalną legendą naszego sportu. Wygrywała Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. I po prostu, tak jak w wywiadach wspomina, że czuje się dobrze, robi to, co kocha i no i po prostu to jest jej praca, nie? A chciałabyś tak? W sensie, wiesz, 44 nie i wiem, cały czas wiosło? Wiesz, dla mnie jest to w ogóle w tym momencie zagadka. Wiesz, bo to zależy od tego chyba, jak zdrowie będzie pozwalało, nie? I tą pasję musisz cały czas czuć, no bo to bez sensu już wtedy jak te dwie rzeczy nie będą się zgadzały i coś, wiesz, będziesz ciągnąć na siłę, to wtedy już nie wykrzesasz z siebie takich wyników, nie? Czyli polityka, aktywizm, rzucisz wioślarstwo, pójdziesz w politykę. Mówię wam, ja to chcę oficjalny pierwszy powiedzieć. Najpierw prezydent Torunia, potem nie wiadomo. Zostanę youtuberką może. No nie, takich rzeczy nie robimy. Słuchaj, czy ja ci wchodzę z butami do tego? Do tego twojego kajaka? Bum, kończymy. Nie zrobiłabyś tego. Nie, za miły jesteś. Ale tak zupełnie serio, wiesz, bo też jesteś naprawdę niewieloma sportowcami, sportowczyniami takimi profesjonalnymi rozmawiałem i to jest jedna z rzeczy, które mnie zawsze ciekawiły. Czy jest taki moment w karierze, kiedy się to robi na serio i profesjonalnie, że, no bo sama powiedziałaś, że ty nie masz innej pracy. Robisz to. Większość czasu spędzasz w ośrodkach sportowych, na zgrupowaniach i tak dalej. Całe życie to jest higiena sportu, tak naprawdę. Higiena odpoczynku, higiena odżywiania się. To wszystko się składa na ten wynik, na ten performance, nie? I ja myślę, w którym momencie przychodzi taka myśl do głowy, okej, ja to mogę robić, no bo wiesz, każdy sportowiec wie, że ma ten lifespan swojego piku możliwości, tak? On zależnie od dyscypliny jest dłuższy albo krótszy. Jest to po 30. Tak teoretycznie. I w którym momencie gnieździ się... Pik. No właśnie, w którym momencie w głowie gnieździ się taka myśl, okej, dobra, to ja już chyba muszę zacząć myśleć o czymś na później. Generalnie cały czas cię powinno chyba mieć coś takiego, co cię odciąga z tego sportu, chociaż psychicznie, nie? Nie możesz się tylko i wyłącznie na tym skupić. Musisz mieć jakąś rzecz, która pozwoli ci jakby ze spokojem patrzeć w przyszłość. A jak patrzysz w przyszłość? Teraz? Wiesz, pozytywnie. Medal olimpijski daje ci taki bufor tego, że masz już tą emeryturę olimpijską. O Jezu, jest coś takiego. Tak. Ale kiedy się przechodzi na emeryturę jako sportowiec? No, 40 lat trzeba mieć, żeby dostawać tą. No. To jest mój wiek. Ja co mam ci powiedzieć? Znaczy, ja już nigdy medalu nie będę. Trzeba było za te łatwe kajaki się brać i robić ten medal przecież. O, nie ma przecież tam żadnych. To jest mój ulubiony wywiad ever. Wreszcie mam godnego przeciwnika. Kogoś, kto jest bezczelny. jeszcze poczekaj chwilę. Muszę jeszcze trzecią szklankę wody dać. Nie dostaniesz trzeciej szklanki wody. Przesadziłaś. Przesadziłaś. To jest tak jak na tych memach, wiesz, między Igą Świątek i Lewandowskim, wiesz, ta badmintoniara. Tak, paletkara. Tak. Więc ta kajakara. YouTuber za cały. Boż ty. Czyli możesz mieć emeryturę w wieku 40 paru lat, tam jak ustawa przewiduje, tak? Mhm. Możesz to mieć. No ale domyślam się, że to jest, że tak powiem, za młodym być, by już nic nie robić. Nie, oczywiście. No. Więc wiesz, po prostu sobie się tak zastanawiam, czy w świadku twoim, dyscyplin twojej i podobnych jest coś takiego, że widzisz, że twoi znajomi starsi, czy twoi, wiesz, współzawodnicy zaczynają robić coś takiego, nie wiem, szkółki jakieś, albo trenują, albo w ogóle odchodzą od sportu? Ciekawi mnie to jako taka ogólna myśl, bo naprawdę... Nie gadałem nigdy o tym ze sportowcem. Jest to zawsze alternatywa zostania trenerem, tak? Trenerką. A można gdzieś... Ty masz super charakter, nadawałabyś się. Oj, ale czy ja bym się nadała do dzieci, żeby się z nimi uporać? A chciałabyś mieć dzieci? O, wow! Bum, kochanie, znikam. Jest jakiś czerwony tutaj pomidor. Jak nie chcesz odpowiadać, to nie mów. Wiesz, to są...
takie pytania, na które chyba nie jestem w stanie ci teraz odpowiedzieć. W porządku, i to jest poprawna odpowiedź, dlatego ja powiem, że nie będę dociskać. Tego. Nie wykluczam tego zupełnie. To nie jest dla mnie nic. Ale ja na przykład nie chcę mieć dzieci. Nice! Odwaga! Podoba mi się to. Mój ulubiony dziennikarz ever. Po raz pierwszy to usłyszałem. Tyle rozmów, wreszcie coś miłego. Za mocno masło teraz. Więc wiesz, nie, broń Boże, ja cię nie chcę tutaj wciskać jakieś hardkorowe pytania. Tak po prostu zaczynałaś mówić o tych dzieciach, to sobie pomyślałem, wiesz. Tak, ale generalnie robię studia na WF-ie, więc jakby co, to może się nadam. Ale myślę raczej o jakichś innych trybach kariery, nie? Bym powiedziała. Spoko. Czym się zajmują twoje rodzice? Moje rodzice. Moja mama prowadziła lokal. Okej. Okay. Prowadziła. No ten lokal cały czas jest. A mój tata jeździ jest kierowcą ciężarówki. Tak. No i to tym się zajmuje. Moja mama teraz jest już trochę na emeryturze, trochę dogląda tego lokalu. Także spoko teraz jest tak już, powiedzmy. Bo ty mało bywasz w domu, nie? Tak, ale też nie mieszkam z rodzicami właśnie już od tego 16 roku życia. O, mam jeszcze jedno sportowe pytanie. O właśnie, bo w pewnym momencie przeskoczyłaś z zawodów młodzieżowych do seniorów, no nie? Czym z perspektywy zawodniczki się różni startowanie wśród seniorów? Bo teraz bardzo będzie, wiem, to będzie pewnie najgłupsze i ludzie, którzy się znają na sporcie, powiedzą, że wow, to jest tak głupie pytanie, że nie mogę, ale ja i tak zadam. Żadne pytanie nie są głupie. Bo ja sobie myślę, masz na przykład, kiedy się kończą juniorzy? Ejku, no to wieku 18 chyba. Wieku 18 lat, no nie? Czym się różni 17,5-latek od 18,5-latka? No, rokiem różnicy, nie? Mhm. No ale tak naprawdę przeskakujesz do seniorów. I każdy mówi, U23 masz potem jeszcze, nie? Możesz startować w U23, jakby taka młodzieżówka tak zwana. I tam jest taki moment przejścia, że nie wrzucają cię z juniorów prosto do seniora, tylko jeszcze masz tą dobra, ale czym to się różni dla zawodnika? Bo ranga jest oczywiście ogromna, tak? Jak przejdziesz do seniorów, to jest już tak naprawdę. Wow, no to jest totalny ale stres. Ale tak z perspektywy zawodnika, czym to się różni? No większa stawka. Chcesz, że to już jest naprawdę, ogromna. Tak? O to chodzi. To już wtedy jesteś w seniorach, już wtedy walczysz o... No w tym na najwyższym szczeblu, tym elitarnym. I to dopiero cię weryfikuje jako zawodnika. Możesz być mistrzem w młodzieżówce, możesz być mistrzem w juniorach, ale w seniorach czekają na ciebie, naprawdę mogą czekać na ciebie starszy wyjadacze, na których to w ogóle nie zrobi wrażenia, to jak pływasz, nie? Nikt się ciebie nie będzie bał tylko dlatego, że masz 2 złote medale z mistrzostw świata młodzieżowych, tak jak ja przechodziłam z młodzieżówki do seniora. Czyli one tak jakby nie miały znaczenia? Oczywiście, że miały. To było cenne doświadczenie, które zdobyłam i byłam gotowa na tą seniorkę. Bardzo dobrze ten ówczesny trener też mnie wprowadził w ten świat seniorów, ponieważ powoływał mnie na jakieś zgrupowania seniorskie, gdzie mogłam podglądać ówczesne medalistki olimpijskie, czy nawet mistrzyni olimpijskie, jak trenują. Mówię tu o Magdzie Fularczyk, Kozłowskiej, czy Natalii Madaj-Smolińskiej, czy moich przyszłych partnerkach w osadzie Agnieszce Kobus-Zawojskiej i Marii Sajdek. A to było bardzo ciekawe doświadczenie i jak zaczęłam startować razem z Martą Wieliczko w seniorach, z którą przeszłam z tej młodzieżówki, pamiętam pierwszy Puchar Świata, to był dla mnie no, totalny kosmos, nie? Byłam taka roztrzęsiona, mówię... Teraz jak źle nam pójdzie, to okaże się, że w tych młodzieżówkach to po prostu poziomu nie było i będzie koniec, nie? Że to już nie ten. A startowałam z ówczesnymi już medalistami olimpijskimi, nie? Także to, totalnie dużą presję czułam. I to był, czuję, że to jest twój prawdziwy sprawdzian i to, czy się nadajesz, czy nie, bo albo się nadajesz, albo nie po prostu, nie? No też wiadomo, że możesz się polepszyć, tak? Możesz jakby cały czas osiągać coraz wyższy poziom, ale to już jest ten moment, gdzie widzisz, gdzie tak naprawdę jesteś, nie? I z jakiego poziomu startujesz dalej i atakujesz te najwyższe cele, nie? I ładnie to powiedziałam. Ładnie to powiedziałeś. Boże. A to w ogóle ładnie. Dobrze poszło, nie? Ładnie mówisz. Mi się bardzo podoba. Masz jakieś sposoby na radzenie sobie z presją? Właśnie w taką sportową? Tak, ja w ogóle, słuchaj, usuwam Instagrama, Facebooka, totalnie. Ile razy w ciągu roku? Nie, to przed igrzyskami usunęłam. Już nie byłam w stanie, nie? Totalnie nie chciałam w ogóle brać w tym udziału. Ale Instagram usuwałaś, bo co? Bo widziałaś
Ludzi, co są na wakacjach? Nie, wiesz... Moi znajomi na Majorce, no, a ja tu... A ja kurczę w tym Tokio, w Japonii, no, duszno, tak, nie da się oddychać. Nie, wiesz, nie czy ty chciałam, rozpraszasz, bo próbuję zrozumieć? Kontaktu z ludźmi nie chciałam mieć. Po prostu. Chciałaś się skupić? Tak, żadnego kontaktu. Musiałam zrobić dwa podstawowe wywiady, które były ode mnie wymagane i tylko na tym się skończyło. A nie chciałam gadać z koleżankami, czy tam z rodziną. Nawet jak pisali miłe rzeczy. Tak, oczywiście, wiesz, powodzenia. Nie chcę tego słyszeć, nie chcę tego widzieć. Nie mam, nie, nara, mam jakiś serial, odpalałam sobie po prostu. Okay. Ten, gdzie ja normalnie serial nie oglądam, to po prostu przed igrzyskami. Miałam totalnie noce serialowe. Miałam maratony, nie? Po prostu, żeby nie rozmyślać za dużo, bo totalnie... To rozmyślenie nie jest ci do niczego potrzebne. Generalnie najważniejsze w podejściu do startu jest to, żeby podejść do tego jak do treningu. Że to jest to samo. To jest jeszcze to samo. Raz. Robisz bez przerwy to samo, robisz to milion razy to robiłaś i po prostu musisz zrobić to samo. To nieważne, że obok ciebie stoją, wiesz, najlepsze wyślarki na świecie i wszystkie chcą zdobyć ten medal po prostu. Jestem was dużo, nie? To nieważne, po prostu wiesz, że jesteś w stanie to zrobić, musisz mieć zaufanie do swoich partnerek, no i po prostu to robicie, nie? Po prostu to robicie i się nie zastanawiacie długo nad tym, czy to się uda, czy nie, bo jak się zacznie zastanawiać, jak zacznie mieć jakiekolwiek wątpliwości w głowie, to może się skończyć naprawdę źle. A jak jesteście tam na dole, nie? Przed startem i sobie każda w swoim, jak to się nazywa, w torze, w torze, bardzo ładnie. Macie ze sobą jakiś kontakt? Nie w osadzie, tylko wiesz, to możesz teamami. Wstać, możesz się rozejrzeć, nie? No wiesz, tam sobie machacie, coś z tyłu, wiesz, powodzenia. czy po prostu wszyscy... Yeah, girl. You look in shape. Yeah, come on. Who's gonna be first? See you later. Nie, w ogóle. Nic, zero. Zabić możesz ewentualnie wzrokiem, ale tak. To, no, ale ja tego nie robię. Ja już mam. Mogłabyś. Ja jestem sama w sobie. Mam swój tor, mam swoje klocki. Ja bardzo duże rzeczy na tej łódce miałam tam do robienia, łącznie ze sterowaniem w nodze. Siedziałam na takiej pozycji szlakowej, wyznaczałam rytm, tempo. Musiałam przyjmować informacje od mojej noskowej, od Agnieszki, bo ona wszystko widziała w torze i tak naprawdę trzymam się ustalonej taktyki z trenerem, ale ono, jak wiadomo, to jest tak, że no, bieg zawsze ci dyktują przeciwnicy, nie? I to, jak ona widziała, na jakiej pozycji się znajdujemy, to wtedy to ja to korygowałam z pozycji pierwszej dziury, a wiadomo, że to, co ja mogę na pierwszej dziurze zrobić, to reszta musi mi pozwolić i wesprzeć mnie swoją mocą. Ładnie powiedziane. Znowu. Znowu. No, ładnie Znowu. Powiedziane. Widzisz, może teraz o tych włosach pogadam, jak ja już się tak rozkręciłam po tej półtorej godzinie. No dobra, to ja się zapytam o włosy. Słuchaj, skoro tak bardzo chcesz. Jak idziesz na rave techno... On wszystko wyczytał. Jak idziesz na rave techno, jak idziesz, ja słaby jestem z techno DJ-ów, nie byłem w Berghajmie nigdy. Ja też nie. No widzisz. Ja raz byłem sobie w Berlinie i poszliśmy ze znajomymi i nie uwierzysz. Akurat wtedy był zamknięty, także w ogóle pozdro 600. I tak byś nie wszedł pewnie. Miałem specjalną stylówkę przygotowaną i wyglądałem zupełnie inaczej niż teraz. Czyli bo ja naprawdę zaczynam być wujem. Wujku. Moi widzowie, znaczy moi goście Wujku. Już mi to mówią, że wyglądam jak wuj. Ja muszę zmienić stylowe. No wuja. Trzeba zmienić wuja. Stylowe. Czekaj. Lepiej? Nie. Czyli? No, trochę co, lepiej, dobra. Co, więc jak idziesz na rave, jakbyś na przykład była w Polsce, to mogłabyś pójść posłuchać Zamilskiej, tak? Na przykład? Czy nie znasz Zamilskiej? Nie znam Zamilskiej. A znasz Gesaffelstein? Nie znasz, dobra. I to jest koniec mojej wiedzy o techno. Jakby dwa. Dobrze chciałem. Dobrze chciałem. Jak idziesz posłuchać któregoś z DJ-ów, których słuchasz? Jest Martyna Maja, VTSS. Świetna polska DJ-ka. I to jest jedna DJ-ka. Nazwa? A, okej, okay, dobra. Polska DJ-ka. Martyna Maja, VTSS. Martyna Maja. VTSS, okay. Polska DJ-ka jest, jakbyś chciał. Jaki rodzaj techno uskutecznia? Muzyka elektroniczna. Jest to naprawdę duże spektrum. No, i ona sama chyba też się jakoś totalnie nie określa, jaki to jest rodzaj techno, ale to jest dobre techno. To jaką fryzurę, że tak powiem, przeodziewasz? Czy robisz coś z włosami, czy wiesz? Wiesz co, ja na tych Bo to rave'ach... jest sposób wyrazu. Ja byłem na rave'ie raz czy dwa. Na pewno. Byłem na Tomorrowlandzie nawet. Wow!
this is the truest. Na hard basie jakimś po prostu. Na manieczkach w 99. No teraz ty się już obraża. Nie, no proszę cię, ale dla mnie to były najlepsze imprezy, są historie. Byłem, tańczyłem w każdym razie. Wyglądałem, no super. Wyglądałem dziwnie, ale byłem tam. Podobało nie, mi się. Nie ma czegoś takiego. O czym my tu rozmawiamy? O tobie. Ale nie, o czym my tu rozmawiamy? Przecież nie da się wyglądać dziwnie. Dobrze się czułeś w swojej czułeś. Serio, wiesz jak wyglądałem dziwnie na Tomorrowlandzie? Nie, wyglądałem dziwnie, bo ja chyba trochę nie... Ale nie, serio, bo ja nie skumałem trochę tego dress code'u. Dress code. I byłem na jeden dzień Tomorrowlandu. Na jeden dzień. Poszedłeś. Byłem w koszuli. W koszuli. Miałem koszulę. Wujku! Naprawdę, pomyliło mi się wszystko i byłem w koszuli. I no. Więc nie mówmy o mnie, porozmawiajmy o tobie. O, bo ja parę rzeczy w życiu zrobiłem źle i ja się tego nie wstydzę. No. To jest życie, nie? Dobrze. To jest, wiesz, surfing. Tak bywa. Poszedłem w koszuli na Tomorrowland, tak. Ludzie mieli bardzo pióra dobrze. I brokaty na twarzy, a ja miałem koszulę. No tak bywa. No tak bywa. Więc czy ty jakoś specjalnie się stylizujesz, czy po prostu idziesz, wiesz, potańczyć i nie myślisz o wyglądzie? Czy masz, wiesz, czarne, skórzane buty na koturnie, na platformie, czy jak to się nazywa? Nie, buty muszę być sportowa, muszę mieć dobrze... Dużo ludzi chodzi w takich, wiesz, platformianych przecież butach, nie? Na rajwy. Dużo ludzi, dużo. Tak, nie, oczywiście, ale ja jestem typem sportowca jednak, z krwi i kości. No co, zależy, czy outdoor, czy indoor, no. Krótkie spodenki, ale powiedz chociaż na czarno. No na czarno, chociaż na instytucie swoim pierwszym poszłam w białej koszulce. I wcale się nie czułam źle. Generalnie chodzi w rejwach o to, że tam nie ma czegoś takiego jak dziwność. Ale jakbyś zobaczyła, typa w koszuli, to byś powiedziała nie, wow. Nie, wiesz, chyba nawet widziałam kiedyś jednego w koszuli w kracie. A robiłem tak? Ej, to jest piękne, o to właśnie chodzi, żeby robić tak jak potrafisz, tak jak ty czujesz. Stałem się starym człowiekiem nie wiedząc kiedy. I dzisiaj sobie o tym uświadomiłem. Nie, dziękuję, że mi to uświadomiłeś. Jest dobrze, nie jesteś. Jesteś po prostu ktoś z stanu umysłu. No to już przykro mi, ale 99 byłeś stary w takim razie. Ej, okej. Okay. Kocham tę rozmowę. Są czasem rozmowy, które nagrywam tutaj, które kocham od początku do końca i to jest naprawdę jedna z nich. Dobra, teraz masą w drugą stronę. Nieprawda, proszę. Nieprawda. Cudownie się z tobą rozmawia. Jesteś takim wulkanem energii, który... próbuję czasem powiedzieć za dużo i wtedy masz te momenty, kiedy widać, że próbujesz uwielbiam powiedzieć za dużo. Krytykę, uwielbiam. Nie, to nie jest krytyka. Ja lubię, dawaj. Ale to nie jest... Weź, nie mogę krytykować ciebie za to, że jesteś taka, jaka jesteś. Tak bym powiedział, że wiesz, nie lubię cię. Czemu? Bo nie, mi się nie podoba. Nie, ale to dobrze, to konstruktywne, lubię to bardzo. To nie jest w ogóle żadna forma krytyki. Zamknij się i posłuchaj. Chyba będzie wycięte. Nie. Cudownie jest, jak widać, jak coś jest dla ciebie ważne i wtedy mówisz szybko, naraz, dużo i tak, wiesz, chcesz wcisnąć w słowa coś, co czasem trudno jest w te słowa wcisnąć. Tak. I widać to po tobie. Musiałam więcej książek przeczytać chyba, żeby to wcisnąć, być nie? Może. A to, być i może. To jest mój jeden stan. Ale taki, nie ma w wiesz? Tym nic złego, bo nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy pięknie mówili okrągłymi zdaniami, bo nie wszyscy jesteśmy ludźmi, nie wiem, z mediów, telewizji. To nie o to chodzi. Okej. Okay. To, co w tobie jest najfajniejsze i co najbardziej rezonuje, nie tylko we mnie, ale też w wielu ludziach, którzy cię poznali, myląc kajakarstwo z wieślarstwem, jest to, że jesteś sobą. I to sobą jest najciekawsze. Kumasz. I to jest, wiesz, no, that's the point. Nawet chciałam powiedzieć, że dzięki, staram się, ale tak naprawdę to się nie staram. Widać. No i to chyba o to chodzi. I to właśnie widać. Też próbuję przekazać ludziom, że nie ma sensu się starać. Aha. Bo jakby to zawsze się obroni to, czy jesteś sobą, czy nie. Bo to widać. I czy się z czymś dobrze czujesz, czy nie. No. To jest piękna puenta. Naprawdę. Ale zanim skończymy nagranie, muszę ci zadać to pytanie, które... Jest. Które brzmi, jakbyś mogła spotkać siebie, 15-letnią Kasię Zilman. Mm. To co byś sobie powiedziała? Słuchaj. Zdejmij te rurki. Zetnij włosy szybciej. A nie daj sobie wmówić, że jesteś z tobą nie tak. Bo przez długi czas będziesz tak myśleć. Jakby, że robisz coś złego. Nie robisz nic złego. A możesz
żyć inaczej, możesz żyć normalnie. A przede wszystkim wierz w siebie, bo jesteś w stanie zrobić to, co chcesz zrobić w życiu. I nigdy w to nie wątp. Bo ta pycha, jakby ta pycha i to ego, które w sobie tak czy siak masz od zawsze, pociągnie cię. I musisz po prostu w to wierzyć i włożyć w to naprawdę bardzo dużo pracy. I być bezkompromisowa w tym, co robisz. Także go for it. Kasiu, to piękna puenta. Serio? No, tak, nie powiedziałam za mocno? Za mocno. Jak to znaczy za mocno? Ale serio, tak zobaczyłam tą siebie taką wygiętą z tymi stronkami takimi. A widziałaś siebie, tak? Wtedy? No, chyba widziałam siebie. Strasznie byłam chuda taka w ogóle. No, dobrze, taki mask musiałam nabrać mięśniowy, ale to też jest efekt długoletniej pracy, nie? Na pewno. Więc będzie dobrze po prostu. Nie, tak bym nie powiedziała. Nie lubię takich... To, co powiedziałam wcześniej, było okej, ale tak faktycznie to wyobraziłam sobie trochę siebie. Nie wiem, czy tak nie do końca byłam jakaś taka za bardzo... Ale ty się oceniasz. Jest okej. Ale co to znaczy pyszna? Masz, zdobyłaś srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Masz prawo trochę zadzierać nosa. Ocenimy cię na kolejnych oczywiście. Tak, no to jest... To wiesz, jest. Ale jak się coś wygrywa, to trzeba mieć prawo do tego, żeby się tym... cieszyć tą pracą, tymi 10 latami zasuwania i tak dalej. Okej. Okay. No nie musisz mi tłumaczyć wszystkiego, co mówię. No, dzięki. No właśnie. Tak, ale czasem nie zakończymy po tamtym, czasem nie? Czasem mam wrażenie, nie wiadomo. Nie wiadomo. To jest mój program. To jest twój program. Czemu się rządzisz moim programem? To jest mój program. On nawet... I hate it. Tak, on to jest naprawdę rzuca ci tuberko, żeby mieć swoje programy. On nawet nie leci w telewizji. Co to się przypisz tej telewizji? Masz jakiś kompleks tej telewizji? W telewizji by to było już 1000 razy pocięte. O to mi chodzi. No, dlatego tak średnią telewizję lubię. Kasia, dziękuję ci bardzo, życzę ci powodzenia. Ejku, no to by też życzę powodzenia. Totalnie, będę płakać chyba. Ktoś normalny będzie to oglądał. Nie ma szans, już nikt nie dotrzymał. Wszyscy wyłączyli. Wszyscy wyłączyli. Na 100%. Tutaj wydaje, mamy akurat to bezpieczeństwo, że tak, pewnie tak. Super było cię spotkać. Super było pogadać. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy, jeszcze pogadamy. Mhm. No nie? Wiesz, za jakiś czas zrobimy follow-up. Ty przyjdziesz i tak, wow, widziałam tę rozmowę. Karol, usuń to. nie powiesz tak. Wyślę list gończy. Okej. Okay. Wiesz, gdzie mam biuro, więc to nie będzie aż takie trudno. No. Dziękuję bardzo. Gdzie jedynie zamawiać. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Chciałabyś pozdrowić swoją dziewczynę? Wiesz, masz taki trend, że lubisz to robić przed kamerami. Boom! Przegrałam to! Na ostatnich metrach! Dziękujemy państwu. Serdecznie pozdrawiamy. A ja pozdrawiam wszystkie dziewczyny. Piękne.